Ale do mojego samochodu to wejdzie, wszystko wejdzie. Dobra, się na to zobaczę, ale ja muszę to zobaczyć, no bo ja tak chciałem, zobacz, jest na to jest. Przedsmak tego, co będzie. Konkretna osoba. W końcu się znalazła jakaś konkretna osoba od was. Jeszcze pomnożymy to przez 20. Jeszcze 19. Nie. Ja mam wam dać to, co wy chcecie. Ale poczekaj, Łukasz, słuchaj. Nie, bo ona tańczyła ze mną, ćwiczyła pierwszy taniec i jest, musi, nie ma tutaj ryski. To jest jej. A to wy może do sąsiadki wyżyć. A nasza jest prawdziwa. Znaczy, wasze Łukasz, albo się, nie, czekaj. Albo się dogadujemy, że dajemy tobie teraz. O, nie, co? Jaka siada tutaj? No za 2 godziny pogadamy. My mamy już 12. Za 2 godziny pan. Czy to ona? Z tyłu nie poznaję. Czy to ona? No bo odstawiam naszej. Oh.
Beato i Sergiej, macie już takie doświadczenie właśnie tego prowadzenia Pana Boga, tego, że przy Nim możecie się czuć bezpiecznie. I to powinno być doświadczenie każdego z nas. To słowo, które słyszeliśmy dzisiaj, że jesteśmy owcami, Jezus jest dobrym pasterzem. Beato i Sergiej, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę trwania, niech ich miłość, przez Niego umocniona, stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Sergiej, biorę Ciebie, Beata, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwa. Oraz, że Cię opuszczę na to śmierć. Tak mi nie pomóż, Panie Boże, że powiedzę, który jest jedyny i wszyscy śmierci. Ja, Beata, biorę Cię do Sergiju za męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwa. Oraz, że Cię opuszczę na to śmierć. Tak mi to pomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w Trójcy Jedynym i wszyscy święci. Niech Bóg błogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Oh,
Наконец-то! Мы спали и видели, что да, когда это случится. Вот, а следующее поздравляем. Любите друг друга, уважайте друг друга. Не забывайте про их нежности, не забывайте о сотрудниках. Сделай из него человека. Мы вас поздравляем. Вы очень красивы. Просто вообще супер. Все. Цицкое основательство. Так, это цицкое здание жилища. Чека, я хоч знаю, там із другий автобус тільки збудує. Chciałbym przedstawić całemu Państwu moją najśliczniejszą żonę. To ja teraz przedstawię mojego najwspanialszego i cudownego nowego męża, Sergieja. Spokojnie, bo tak naprawdę gram tylko dla jednej osoby. Gram tylko dla jednej osoby. I to jest piosenka, to jest utwór, który ona najbardziej lubi. Thank you.
chcielibyśmy podziękować tym, bez których tego wesela nie byłoby ani dzisiaj, ani później, ani wcześniej, a mianowicie naszym rodzicom. Bardzo wam dziękujemy. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni za dar naszego życia. Gdyby was nie było, nie byłoby nas. Nie byłoby tego wszystkiego, kim my jesteśmy, bo wy nam daliście wszystko. Zaczynając od życia, wychowanie, pouczenia, ta miłość, którą wy nam daliście, ile nas nosiliście na rękach, ile nas całowaliście, przytulaliście. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni. To są tylko drobne upominki, które my wam damy, a wiedzcie, że ta miłość będzie do końca życia. Dziękujemy wam bardzo. This city.